I proszę Państwa, rozpoczynamy kolejne grupy związków i taka grupa funkcyjna hydroksylowa generuje nam alkohole, fenole, czyli tutaj sobie narysujmy przykłady. Alkohol, fenol, możemy napisać ROH, czyli R grupa alkilowa lub grupa arylowa. Jeżeli teraz się przyglądniemy, możemy narysować na przykład dwa ważne związki, etanol, metanol. Etanol wszyscy znamy, od lat przez człowieka wykorzystywany, bo człowiek lubi wprawiać się w euforię, a to jest taki związek, który jest stosunkowo w niewielkim stopniu toksyczny. On jest oczywiście toksyczny, no ale nie sprowadzi nas z tego świata, tylko pozwala dalej egzystować. Czyli od lat opanowaliśmy metodę otrzymywania fermentacyjną przez fermentowanie owoców, bo okazuje się, że nawet zwierzęta lubią sobie podfermentować. Na przykład goryle fermentują różne owoce cytrusowe i wykorzystują w takim samym celu jak ludzie te owoce. Czyli widać, że natura odkryła takie działanie tego związku. Metanol, znowu ważny związek. Na przykład potencjalne paliwo wykorzystywane na przykład przy wyścigach, taka jest informacja w książce naszej, że przy wyścigach w Indianapolis jest wykorzystywany jako paliwo, bo jak się samochody palą, to łatwiej je ugasić, bo w przeciwieństwie do węglowodorów on się miesza z wodą i dzięki temu łatwiej takie pożary ugasić. Ale związek toksyczny dawniej był wykorzystywany na przykład w spryskiwaczach samochodowych, dzisiaj się nie stosuje. Stosuje się izopropanol, też alkohol, bo nie zamarza w tak temperaturze niskiej zimą, a nie jest toksyczny. Proszę Państwa, jeżeli przypatrzymy się strukturze takich związków, to popatrzmy, że mamy potencjalnie tutaj kilka miejsc reaktywności. Czyli pierwsze to jest tutaj ten atom wodoru, który może reagować w ten sposób pod wpływem zasady, ulegając oderwaniu, prawda? Oczywiście reakcja z wodą będzie reakcją równowagową PK, a odpowiednio nam da, czyli stała termodynamiczna, nam pokaże, w którym punkcie jest, znajduje się tutaj równowaga, czyli to jest pierwszy taki punkt reaktywności alkoholi, prawda? Jeżeli oderwiemy tutaj popatrzmy znowu, że są dwie pary elektronowe, czyli drugi punkt, czyli to jest pierwszy typ reaktywności. Drugi punkt to popatrzmy, że po oderwaniu tego protonu, ale nawet i bez oderwania, mamy nukleofil, który może reagować z elektrofilem odpowiednim, prawda? Czyli alkohole są nukleofilami. Jeżeli oderwiemy ten proton, to oczywiście to będzie znacznie silniejszy nukleofil. Jeżeli go pozostawimy, to on będzie słabszym nukleofilem. I kolejny typ reaktywności to jest, proszę Państwa, można powiedzieć, że to jest drugi. Czyli to jest w takim dużym skrócie, jeżeli byśmy spojrzeli na alkohole. I trzeci punkt reaktywności to jest taki, że my, proszę Państwa, możemy tutaj uderzyć z kolei nukleofilem i czyli uderzamy nukleofilem i ta grupa OH może ulec oderwaniu. Jaki jest problem?
Problem jest, że grupa hydroksylowa tak łatwo nie jest dobrą grupą opuszczającą. No, nie jest dobrym nukleofugiem, czyli potrzebowalibyśmy jakiegoś lepszego. Na przykład możemy sprotonować i już w postaci takiej sprotonowanej oderwaniu ulega woda, prawda? Czyli to są trzy główne typy reaktywności alkoholi. Widać, że one są stosunkowo proste do podsumowania, a to nam ułatwia tutaj informacje i podsumowanie tego wszystkiego, o czym za chwileczkę będziemy mówili nieco dokładnie. Proszę Państwa, jeżeli się przyjrzymy budowie alkoholi, to można te alkohole interpretować jako pochodne czego? Wody. Jaki jest kąt między wiązaniami w wodzie? Jaka jest hybrydyzacja tutaj? No proszę spojrzeć, że tu co jeszcze? Mamy dwie pary elektronowe. Jaka jest hybrydyzacja takiej cząsteczki wody? SP3. Tak samo w alkoholach. Czyli jeżeli tutaj narysujemy alkohol, to ten alkohol też będzie miał tutaj koło 110 stopni, 104, 108, zależny od, powiedzmy sobie, konkretnego związku, to się będzie zmieniało. Ale generalnie to nie będzie 180 stopni, żebyśmy sobie nie wyobrażali, że alkohol, jak piszemy tak, to wygląda tutaj 180 stopni. Nie, tutaj nie mamy 180 stopni, to jest hybrydyzacja SP3. W przypadku wody takim najbardziej przykładem uderzającym będzie cząsteczka wody w lodzie. Lód, czyli pewna struktura charakterystyczna, krystalograficzna, która się układa w takie charakterystyczne sześciany. Sześciokąty, przepraszam, oczywiście. Sześciokąty, nie sześciany, bo sześciany to by były bryły, prawda? Aż w taki sześciokąt podobny do struktury cykloheksanu. Oczywiście alkohole, proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się temperaturom wrzenia, to jakie będą te temperatury wrzenia? Próbujmy uruchomić swoją wyobraźnię. Wysokie czy niskie? Mówiliśmy sobie już o tym wcześniej, kiedy dyskutowaliśmy. Alkohole to będą stosunkowo polarne związki, czyli te niskie alkohole, na przykład etanol, metanol, co one się będą łatwo mieszać z wodą. To jest oczywiste, prawda? Im będzie dłuższy łańcuch alkilowy, tym będą dominowały oddziaływania niepolarne, apolarne inaczej można powiedzieć, czyli tym ta chęć do mieszania się z wodą będzie maleć, prawda? Będzie się trudniej mieszały, będą się trudniej mieszały z wodą i będą miały dłuższy ten łańcuch alkilowy, tak jak narysowaliśmy sobie tam na górze. Ale istnieje także możliwość tutaj tworzenia czego? Jeżeli narysujemy teraz kolejną cząsteczkę, o, to co mogą się tworzyć? Wiązania wodorowe, tak? Wiązania wodorowe i one tworzą takie długie łańcuchy. Wobec tego, co się będzie działo z temperaturami wrzenia? Będą rosły, prawda? Temperatury wrzenia będą odpowiednio wyższe. Dlatego właśnie, że możliwość tworzenia wiązań wodorowych. Jeżeli się porówna temperatury wrzenia odpowiednich alkanów i alkoholi, no to jest oczywiste. Przypuśćmy, metanol jest cieczą, a metan gazem, prawda? Czyli tutaj są, no jest olbrzymia różnica, jest pewna różnica masy cząsteczkowej. Można dokładnie to prześledzić sobie, nie będziemy tutaj temperatur odpowiednich pokazywali, ale to jest oczywiste. Proszę Państwa, kwasowość alkoholi, czyli to jest tam ta jedynka. Kwasowość alkoholi. Jeżeli się przyjrzymy kwasowości alkoholi, to jak one się będą zmieniały, jeżeli się przyglądniemy, czyli chodzi o taką reakcję, jeżeli byśmy napisali taką reakcję, gdzie
alkohol plus woda, prawda? Alkohol plus woda. I tutaj no, napiszmy tą wodę w takiej postaci, żebyśmy mogli sobie, o. I to będzie protonowanie, oczywiście nie tak, tak, protonowanie, nie protonowanie alkoholi, tylko chcemy kwasowość napisać, czyli na odwrót. Tak, na odwrót, czyli po prostu tutaj woda, o. Woda odrywa ten proton i otrzymujemy R o minus plus H3O plus, prawda? Teraz jeżeli się przyglądniemy, to oczywiście ta sta będzie zależała reakcji od czego? pKa będzie zależała od struktury. Na przykład fenol będzie znacznie mocniejszym kwasem niż alkohole. Dlaczego? Pokazywaliśmy sobie już przy omawianiu aromatyczności, że ze względu na ten efekt aromatyczny następuje delokalizacja tej pary elektronowej znajdująca się na tlenie razem z chmurą elektronową układu aromatycznego i wtedy taka struktura jest stabilizowana lepiej niż struktura fenolu protonowanego, tego oryginalnego, i wobec tego związek będzie chętnie podlegał tego typu przemianie. Jeżeli teraz się przyglądniemy, napisalibyśmy struktury odpowiednich alkoholi i przyjrzeli się odpowiednim stałym, czyli tert-butanol, prawda? Możemy napisać tert-butanol, dalej na przykład etanol, dalej woda i dalej metanol i dalej tutaj napiszmy sobie CF3 CH2OH, to proszę Państwa, jak będą się zmieniały stałe pKa właśnie od góry do dołu? pKa, czy one będą rosły, czy będą malały? No, na przykład jeżeli weźmiemy tert-butanol, prawda, to w tej, tutaj, o, w takiej będzie O minus. Musimy sobie zadać pytanie, która z tych struktur w tym zmieniającym się wierszu będzie bardziej stabilna niż odpowiednia ta po prawej czy ta po lewej stronie. Gdzie ta stabilizacja będzie wyższa, gdzie będzie niższa? Jeżeli popatrzymy się, czyli to się sprowadza do takiej dyskusji. Jak działają grupy alkilowe w kontekście właśnie takiego anionu? Czy one będą stabilizować anion, czy wręcz przeciwnie destabilizować? Jaki efekt będzie stabilizował tutaj? No, grupy alkilowe, możemy powiedzieć, działają ich działanie możemy opisać efektem indukcyjnym. Czyli jaki efekt będzie dodatni czy ujemny stabilizował ten anion tutaj, po tej stronie? No, mamy minus. Jeżeli chcemy dać jeszcze minus, to będzie korzystne dla związku czy nie? Nie, więc efekt dodatni indukcyjny będzie źle działał na ten związek. Efekt akceptorowy będzie działał dobrze. Elektroakceptorowy będzie działał dobrze. Szczególnie jeżeli się przyjrzymy na przykład CF3CH2OH, czyli CF3, czyli trifluoro, trifluorometylo,
metanol, możemy powiedzieć. Trifluorometylometanol, na przykład coś takiego. CF3, CH2. OH. No, czyli które będą miały wyższe, które niższe pKa? No, najpierw przypomnijmy sobie, które mają wyższe. Te, które są mocniejszymi kwasami, czy wręcz przeciwnie. Mocniejsze kwasy mają wyższe, czy niższe pKa? Niższe, oczywiście. Niższe pKa. Jest rzeczą oczywistą, proszę Państwa, że co? Że taki będzie znacznie mocniejszym kwasem. Bo co? Bo on ma efekt elektroakceptorowy działający. Ta grupa CF3 będzie chciała, będzie akceptorami elektronów. Czy będzie chętnie rozmywała ten ładunek tutaj, o taki, który powstanie. CF3, CH2, O minus, prawda? Etanola. Więc jeżeli byśmy się teraz przyglądnęli, jeszcze napisali sobie tutaj, przypuśćmy, fenol. Tak, fenol. I jeszcze fenol z jakąś grupą, na przykład 2,4,6 trinitro. Takie mam dane, 2,4,6, czyli NO2, NO2, trinitrofenol. To co? Tutaj pKa będzie rzędu 0. 0 to co? No to jest bardzo, bardzo silny kwas, prawda? 0. Rzędu 0. Fenol, wartość dokładnie koło 10. Trifluoro metylo rzędu 12, prawda? Jeżeli chcemy mieć dane. Teraz metanol 16, woda koło 15,7. O, tą wartość warto zapamiętać. A tutaj ten pierwszy koło 18. I tutaj koło 16, prawda? Tak, żeby nie o to chodzi, żeby pamiętać te wartości, ale żeby popatrzmy, że to jest, może być bardzo silny, bardzo mocny, powinienem powiedzieć, kwas. Woda, przypominam, koło 15,7, czyli alkohole pierwszorzędowe będą co? Mocniejszymi czy słabszymi kwasami niż na przykład trzeciorzędowe. Jakimi? Mocniejszymi kwasami niż alkohole trzeciorzędowe. Proszę Państwa, oczywiście fenolan jest bardzo łatwo uzyskać. Czyli fenol plus NaOH, tak, daje nam praktycznie nieodwracalnie, tak, mimo że to jest zasada, tak, B minus to jest kwas. Fenolan sodu plus oczywiście wodę, H2O. Ale zasada sodowa jest już za słabą zasadą, żeby wygenerować odpowiednie alkoholany. I tutaj musimy przeprowadzić reakcję odpowiedniego alkoholu z metalicznym sodem albo potasem, czyli w reakcji z odpowiednio sodem albo potasem otrzymujemy na przykład etanol plus metaliczny sód, tak, otrzymujemy O minus Na plus plus wodór. Jaka to będzie reakcja? Wodór ile? Jedna druga wodoru, tak, żeby to
uzgodnić, co to będzie za reakcja? No tamta reakcja to co to jest? Zobojętniania, czyli kwas zasada. A to jest to reakcja kwas zasada? Kto mi powie? No śmiało. No sód na zerowym przechodzi do sodu na plus pierwszym. Wodór z kolei przechodzi plus 1 na 0. Co to jest? Redoks. Reakcja redoks. Czyli inny typ reakcji. Takie kwasy, takie alkohole, które nie chcą reagować z sodem, można poddać reakcji z potasem. Czyli na przykład tert-butanolan. O. Plus potas odpowiednio daje nam tutaj tert-butanolan potasu. Czyli to są alkoholany. Co to są alkoholany? Alkoholany. Sole alkoholi, czyli alkohole są słabymi kwasami. Ale są też z drugiej strony nukleofilami. Mogą też działać jako zasady. Proszę Państwa, do takich jeszcze specyficznych reakcji alkoholi należy utlenianie. Czyli alkohole możemy utlenić. Pierwszo- i drugorzędowe alkohole możemy utlenić. Produktem utleniania alkoholi pierwszorzędowych, czyli jeżeli alkohol jest pierwszorzędowy, tak, to produktem, czyli wodór, produktem utleniania będzie, proszę spojrzeć, będzie aldehyd, tak, będzie aldehyd takiego utleniania, czyli utleniamy, często zapisujemy w chemii organicznej, jeżeli nie zastanawiamy się czym, związki chromu na przykład są dobrymi utleniaczami. Ale to się łatwo utleni do czego? Do kwasu karboksylowego. Czyli trudno jest zatrzymać. Teraz z kolei alkohol drugorzędowy, tak, czyli tu będzie RRH, możemy utlenić do R1. Ketonu. Trzeciorzędowe alkohole nie ulegają utlenieniu. Czyli reagenty takie, które tutaj zapisaliśmy jako tlen, to na przykład może być chromian sodowy w mieszaninie z kwasem siarkowym. To może być tak zwany PCC, chlorochromian pirydynylowy i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy, że będziemy generalnie na tym etapie wiedzieli, że możemy utlenić alkohole. To jest bardzo przydatna reakcja, bo zarówno alkohole, jak i grupa karbonylowa, czyli związki zawierające odpowiednią grupą karbonylową, odgrywają ważną rolę w syntezie i one są potrzebne. Wobec tego takie przejścia często nam się przydają. Proszę Państwa, jakie teraz możemy robić? Powiedzieliśmy sobie, że w tym trzecim, o już to zmazałem, ale w tym trzecim przykładzie alkohol możemy wykorzystać jako powiedzmy sobie elektrofil, tak, do reakcji z nukleofilem pod warunkiem, że tą grupę OH przeprowadzimy w jakąś formę taką, która będzie ulegała łatwo oderwaniu, prawda? Sama grupa OH niechętnie będzie ulegała oderwaniu. I takim często stosowanym zabiegiem jest otrzymywanie estrów kwasu chloro paratoluenochlorosulfonowego. Dlaczego akurat takiego, z takim związkiem?
Mianowicie te związki są łatwo dostępne, bo powstają przy okazji. Czyli ten kwas paratoluenochlorosulfonowy jest łatwo dostępny, bardzo tani, dlatego że on powstaje jako uboczny produkt przy produkcji sacharyny. Jeżeli teraz weźmiemy jakiś alkohol, to otrzymujemy na przykład ROH, tak? Czyli tu możemy przeprowadzić substytucję, prawda, nukleofilową i otrzymujemy ester odpowiednio, czyli ester tego kwasu. O i R, prawda? Odpowiednio estry kwasu, które już zawierają, dobrą grupę opuszczającą. Dobrą grupę opuszczającą i wobec tego reakcję tosylanu, jakie możemy prowadzić. Czyli zmażmy sobie to tutaj. Czyli tosylan, jeżeli zapiszemy R, tosylany będą ulegały łatwo reakcji z nukleofilami, tak? Plus jakiś nukleofil i będziemy mieli o produktem będzie RO nukleofil plus tosylan minus. I teraz jakim to może ulegać reakcjom? Przepraszam, tutaj oczywiście. Tak, patrzę, że coś tu mi nie gra. O, czyli tutaj musimy, dlatego że nie narysowaliśmy, jeżeli byśmy sobie narysowali. O, w ten sposób, tak, to widać już. O, plus tosylan minus. W ten sposób działa, czyli tutaj jakiś przykład. O, żeby napisać to w ten sposób. O. R, o, nukleofil i otosylan minus, tak? Czyli kwasu tego, anion kwasu paratoluenosulfonowego. I teraz jakie konkretne mogą być te nukleofile? Czyli to może być na przykład, czyli jakie konkretne nukleofile i jakie produkty sobie zapiszmy tutaj w takiej tabelce. Czyli to będzie na przykład OH- możemy odtworzyć alkohol, tak? Czyli jakie tu będą nukleofile. Dalej CN-, czyli cjanek, na przykład cjanek potasu jako generator tego anionu, otrzymujemy nitryl. Dalej Br- bromek. Dalej RO- otrzymujemy eter. Dajmy tu R', żeby on się różnił. Eter otrzymujemy. NH3 amoniak. R NH3 otosylan, czyli plus, minus sól, ale z tego możemy też wygenerować później odpowiednią aminę. W kolei LiAlH4 da nam odpowiednio zredukowaną, czyli RH4
czyli redukcja, możliwość zredukowania glinowodoreglitu w reakcji z takim estrem pozwala zredukować go do alkanu odpowiedniego. Proszę Państwa, reakcja z bromowodorem. Reakcja z bromowodorem. Proszę Państwa, możemy bezpośrednio próbować poddać reakcji alkohol, czyli napiszmy znowu jakiś przykład, bo potem jak się wpisze to R, to czasami zabraknie nam tutaj jakiegoś fragmentu, czyli na przykład etanol plus HBr, tak? Czyli co nastąpi? Proszę spojrzeć, że nastąpi protonowanie, kwas zasada i co mamy teraz? OH plus, plus Br minus, tak? I co wówczas? I wówczas mamy substytucję nukleofilową, tak? Substytucja nukleofilowa. To już jest nieodwracalny etap i otrzymujemy co jako produkt? Brom plus H2O. Widzimy? Czyli bezpośrednio bromowodór pozwala uzyskać odpowiedni bromek. Trzecio i drugorzędowe alkohole reagują według mechanizmu SN1, a pierwszorzędowe SN2. Czyli takie mechanizmy też omawialiśmy szczegółowo, także nie będziemy teraz tego omawiać. Proszę Państwa, chlorowodór już nie pozwala takiej reakcji przeprowadzić. Potrzebujemy mieć tutaj katalizator. Chlorek cynku. Jak taki chlorek cynku działa? On na identycznej zasadzie, w zasadzie jest kwasem Lewisa, prawda? Czyli jeżeli mamy alkohol, teraz ta reakcja nosi nazwę próby Lucasa. Próby Lucasa, ona też jest wykorzystywana analitycznie w analizie grup funkcyjnych. I tutaj mamy w przypadku alkoholi pierwszorzędowych reakcja zachodzi bardzo powoli lub nawet nie, w ogóle nie zachodzi. Drugorzędowe alkohole reakcja po 1 do 5 minut, a trzeciorzędowe reakcja występuje natychmiastowo. Proszę, jeżeli się przyjrzymy teraz chlorek cynku, prawda, napiszmy to w ten sam sposób, alkohol plus ZnCl2, tak, chlorek cynku, no to wówczas proszę spojrzeć, że znowu możemy uzyskać taki efekt, że ta para elektronowa, czyli tu mamy do czynienia z kwasem Lewisa, tutaj z zasadą Lewisa, para elektronowa jest oddawana cynkowi i mamy, o, możemy napisać w ten sposób. OH ZN, tak, CL, gdzie tutaj będziemy mieli plus, prawda, a tutaj będzie o ten CL minus i ten CL minus, prawda, jeżeli tutaj napiszemy nawet w tej postaci, której tutaj, może z kolei zaatakować, mamy odpowiednią chloropochodną plus ZnCl OH, czyli taki zasadową sól cynku. Próba Lucasa. Z kolei, jeżeli chcemy
w bardziej efektywny sposób przeprowadzić reakcję, to często prowadzimy reakcję z halogenkami fosforu, PBR3 na przykład, PCL3 albo jodozwiązek odpowiedni taki z fosforem nie jest znany, więc jod w obecności fosforu poddaje się reakcji i tutaj jest identyczny mechanizm. Czyli znowu, jeżeli napiszemy, niech to będzie cały czas ten sam alkohol, przykład, plus PBR3, to co? To identycznie jak poprzednio możemy napisać kwas zasada Lewisa O, i tutaj będziemy mieli HPBR, tak, tutaj będzie plus, a tutaj będzie BR minus. I etap substytucji, znowu mamy odpowiedni alkohol plus PBR, BR, OH, czyli taka grupa opuszczająca, czyli reakcja, alkohole reagują z halogenkami fosforu. Kolejną grupą pochodnych wody będą etery. Etery. Czyli znowu kąt między wiązaniami znowu jest zbliżony, czyli tu jest hybrydyzacja jaka SP3, nie jest 180 stopni, czyli to jest, można interpretować jako co? Jako o pochodne wody, prawda? SP3, czyli kąt między wiązaniami koło 109 stopni, prawda? One czasami są nieco zniekształcone, niedokładnie, tu jest 110 stopni. Temperatury wrzenia eterów, jakie będą w porównaniu do alkoholi? Wyższe czy niższe? Niższe, oczywiście. Eter dimetylowy, czyli analog alkoholu etylowego. Alkohol etylowy, jaką ma temperaturę wrzenia? Koło 80 stopni, prawda? Eter koło 40 stopni, czyli dużo, dużo niższą. Jakie to będą izomery? Eter etylowy i alkohol etylowy. Jakie to będą izomery? Typ izomerii, przypominam, są tylko dwa. No, jakie to będą? Izomery stereoizomery czy izomery konstytucyjne? Konstytucyjne, oczywiście. Różnią się sposobem łączenia atomów. Czyli to są takie zgrubne, duża różnica, prawda? Jakby ktoś jeździł Mercedesem i na przykład Cinquecento, ale jak ktoś będzie jeździł z innym Fiatem, to są malutkie różnice między tymi Fiatami. Można powiedzieć, że to tak stereoizomery, ale tamte to jest gigantyczna różnica, albo jakąś ciężarówką, prawda? To jest duża różnica. To są zupełnie inne związki. 40 stopni się różni temperatura wrzenia. Czemu? Dlaczego? No, patrzcie, że nie ma tu tych wodorów do utworzenia wiązań wodorowych, ale jak ja bym jeszcze tutaj domieszał jakiś alkohol, o, R', to co? To popatrzcie, że już mam tutaj, o, że mam tutaj donor pary elektronowej i wodór i mogą się tworzyć wiązania wodorowe elegancko, dlatego etery są świetnymi rozpuszczalnikami alkoholi na przykład, bo alkohol w eterze tworzy już wiązania wodorowe i wobec tego ulega ładnie solwatacji. Temperatura wrzenia, żeby pokazać, woda na przykład, masa cząsteczkowa 18, temperatura wrzenia 100, alkohol
etylowy, 46, masa cząsteczkowa, temperatura wrzenia 78, a eter dimetylowy, bo dimetylowy jest dokładnie analogiem, prawda, etanolu, bo ma dwa węgle, to temperatura wrzenia tutaj wynosi minus 25 stopni, czyli jest dużo, dużo niższa. Tak samo etery oczywiście tworzą wiązania wodorowe z aminami, prawda, bo jeżeli napiszę tutaj aminę, R, wodór, wodór, to ona też ma tu chętną, o, R, R, to też ona jest chętna do utworzenia takiego oddziaływania typu wiązania wodorowego i też chętnie będzie aminy rozpuszczało. Etery też z kolei, ponieważ mają te pary elektronowe wolne, to są takimi dobrymi rozpuszczalnikami, których rozpuszczają się związki przez taki efekt tworzenia wiązania kompleksowego, czyli wiązania kompleksowego, czyli na przykład jeżeli mamy RMGX, czyli związek Grignarda, tak, to on też będzie nam się fajnie rozpuszczał w eterach, tak, w eterach, tworząc bardziej złożone układy, ale pierwotnie to można w ten sposób zinterpretować. Podobnie etery koronowe, to jest też należą do tej klasy, etery koronowe. Przypominam, jak rysujemy sobie eter koronowy, czyli chociaż jeden, zapamiętajmy, eter koronowy. Tak jak gdyby narysujmy sobie, o, narysowaliśmy sobie tak by w narożach benzenu tleny i potem mówimy mostki etylenowe. Mostki etylenowe, czemu? Bo tu jest CH2, CH2 w takim mostku. O, napiszmy w jednym CH2. CH2, tak? I wszędzie jest tak samo. I on się nazywa 18 korona 6, bo ma 6 tutaj, patrzcie, tlenów z parami elektronowymi. 18 wszystkich atomów niewodorowych, czyli to jest tak 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 6 jest 18, plus jeszcze wodory. I wobec tego tutaj też on może kompleksować jakiś metal, a tutaj jest X minus na zewnątrz. Czyli też elegancko się nadaje do przeprowadzania wielu reakcji. Zaproponowano cały szereg takich reakcji katalizy, tak zwanej po angielsku phase transfer, czyli przeniesienia fazowego, właśnie coś, co się nie chce rozpuścić w rozpuszczalniku polarnym, można rozpuścić w mniej polarnym, w eterze na przykład. Ja tutaj na przykład możemy w ten sposób, o, cjanek rozpuścić, cjanek, czyli sól polarną, która rozpuszcza się generalnie w wodzie, ale po takim zabiegu elegancko rozpuści nam się w znacznie mniej polarnym rozpuszczalniku. Etery to są generalnie związki bardzo mało reaktywne. Synteza eterów. Synteza Williamsona. Synteza Williamsona, gdzie alkoholan w reakcji z halogenkiem alkilu, tak, na przykład takim, będzie, wykorzystamy tutaj co? Nukleofilowość. I otrzymamy eter metylowo-propylowy na przykład. Teraz pytanie, jeżeli miałbym otrzymać taki eter,
na przykład tert-butylowo-etylowy, to którą część bym tutaj przeprowadził w alkoholan, a którą część bym wprowadził jako halogenek alkilu? Oczywiście X to jest halogenek, na przykład chlor albo brom, tak? Chlor albo brom. No. Którą część bym wprowadził w przypadku, czyli synteza Williamsona, to jest Williamsona. Williamsona. Którą bym część wprowadził w postaci alkoholanu, a którą w postaci halogenku? No co to za typ reakcji? Już dokładnie uczyliśmy się o takich. No, substytucja jaka? Nukleofilowa, prawda? Natomiast substytucja nukleofilowa zawsze współzawodniczy z jaką reakcją? Eliminacji, eliminacji. Popatrzcie, że jeżeli wobec tego tutaj, czyli mam takie możliwości, napiszmy sobie wobec tego, mam takie możliwości, dwie. Czyli mogę w postaci etanolanu OH albo tutaj taki OH albo mogę tutaj chlorek i tutaj chlorek. Pytanie, którą parę wykorzystam? Czyli tu na przykład by było jeszcze, prowadźmy od razu etanolan. I tutaj będzie etanolan. O, tutaj, oczywiście tutaj źle narysowałem, bo musi być taki. Nie, tutaj musi być taki. O, źle narysowałem, bo tutaj musi być ten, o, taki. Tak, muszą być na zmianę. Wobec tego tą parę czy tą parę? I dlaczego? No, jaka jest odpowiedź? Proszę Państwa, proszę spojrzeć, że tutaj też zresztą wszędzie są wodory. Czyli jeżeli zawsze mogę mieć o tego typu sytuację. Tak, że albo atak będzie na o tutaj. Czyli albo będzie atak nukleofila, tak, albo zasady. Nukleofila, albo zasady, tak. I wobec tego, w tej drugim przypadku proszę spojrzeć, że mamy tego typu sytuację, że bardzo dużo odczynnika zużyłoby się jako zasada, atakując te wiele wodorów, które tutaj są, prawda? Czyli zawsze prowadzimy w ten sposób, że jako tą część alkoholanową wykorzystujemy bardziej rozgałęzioną. A reakcję prowadzimy w ten sposób, że jako halogenek alkilu bierzemy niżej rzędowy reagent. Proszę Państwa, kolejna reakcja. Generalnie etery są bardzo mało reaktywne, co pozwala nam wykorzystać je jako rozpuszczalniki, bo nie chcemy, żeby rozpuszczalnik reagował. Czyli to jest zaleta, jeżeli weźmiemy go jako rozpuszczalnik. Natomiast generalnie znamy takie reakcje jak rozszczepienie eterów. Rozszczepienie eterów. Czyli znowu sam eter. Jeżeli byśmy napisali sam eter, na przykład dietylowy i chcielibyśmy przeprowadzić
reakcję na przykład z halogenkiem jakimś. Halogenkiem. O, taka reakcja. To znowu produktem tutaj potencjalnym, co mielibyśmy. O minus plus Br, ale taka reakcja nie byłaby chętna do przebiegania ze względu na co? Na tą grupę opuszczającą, która by była bardzo zasadowa, silnie zasadowa. Wobec tego, jeżeli poprowadzimy ten proces w bromowodorze, generalnie reaktywność halogenowodorów to się zmienia. Jodowodór jest bardziej reaktywny, bromowodór mniej reaktywny, a chloro ledwo co tam reaguje. To mamy tego typu sytuację, że co, popatrzmy, że mamy protonowanie. Taki efekt jak wszędzie przy alkoholach przeprowadzałem. Woda, alkohole i etery to jest jedna rodzina związków. Bardzo podobne są, prawda? Może woda trochę odbiega od reszty, ale wszystkie możemy zaklasyfikować jako... Napiszmy tak samo jak tam, raz, dwa, tlen. I co tutaj będzie? OH. Czego mi jeszcze brakuje? No, czego mi tu brakuje? Plusa. Oczywiście, każdy tu myśli plusa, a tu minusa. A teraz to już mam piękną rzecz, proszę spojrzeć, bo co wobec tego uzyskuję? OH. Plus odpowiednio Br, czyli odpowiedni bromek alkilu i alkohol. Czyli bromek etylu i alkohol etylowy będą produktem takiego rozszczepienia.